Występowali oczywiście mechanicy i żużlowcy z naszej drużyny. My pojechaliśmy tak, jak to ma idea, ma być cel. Był to trzeci turniej, w którym występowaliśmy i w Bydgoszczy, i w tym roku w Zielonej Górze, i w tym roku w Ostrowie. Drużyna jest taka stricte, jaka ma być. Kiedyś w ogóle założenie tego turnieju miało być, że mieli grać mechanicy i zawodnicy ewentualnie, lub ludzie związani z różnym, działacze, trenerzy, a robi się to bardzo wyczynowe teraz. Przyjeżdżają różne jakieś dziwne ekipy, które mają wyczynowców, piłkarzy, obijają się o kadrę, czy gdzieś tam, które grały gdzieś w drużynach piłkarskich. Prawdziwie piłkarze, jednak nie chodziło nam o to, cel był szczytny. Nieważne, owszem, niektórzy się śmieją, odwróć tabelę, faluba, silesza na czele, no ale trudno, liczył się udział, kupa śmiechu, kupa zabawy, całą z rolcy wróciliśmy. Co niektórzy przedłużyli sobie turniej, po turnieju zrobili drugi turniej na poczęstunku. A my żeśmy wrócili, ale było bardzo fajnie, fajna impreza, dużo kibiców, dużo pieniążków żeśmy zebrali, czy w sumie organizatorzy zebrali dużo pieniążków, licytacje, także wyniku nie ma, ale cel, który był założony, żeśmy uzyskali. Pobiegaliśmy, pograliśmy, pokazaliśmy się i wróciliśmy.